jest program Na Gorąco. Justyna Drozd, witam serdecznie Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. A naszymi gośćmi są kapitan Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz, koordynator oraz rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz podpułkownik Straży Granicznej Aneta Soliwoda, czyli naczelnik Wydziału Kadry i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, to już 28 lat Straży Granicznej. Jak właściwie na przestrzeni tych lat zmieniła się ta jednostka? 28 lat Straż Graniczna już istnieje. 16 maja 1991 roku została powołana. Jesteśmy bogaci o nowe obiekty, takie jak Braniewo, Górołowo i Ławeckie, Węgorzewo, Banie Mazurskie. Powstały w tym czasie nowe placówki, międzynarodowe przejście w Grzechotkach, placówka Straży Granicznej w Olsztynie. Rozpoczynaliśmy swoją służbę i realizowaliśmy zadania od dwóch przejść drogowych w Bezledach i w Gronowie, a w miarę upływu lat doszły jeszcze przejścia w Gołdapi i międzynarodowe przejście w Grzechotkach. Około 1400 funkcjonariuszy na co dzień pełni służbę. Zadania ustawowe realizuje m.in. takie jak kontrola ruchu granicznego, ochrona granicy zielonej, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, zwalczanie przestępczości transgranicznej. To tylko niektóre z zadań, które ciążą na Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Jak wiadomo, w tym roku mija 15 lat, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dodatkowo od tego 1 maja 2004 roku na Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej spoczęła odpowiedzialność ochrony 200-kilometrowego odcinka Rzeczpospolitej Polskiej z obwodem kaliningradzkim jako granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. No właśnie, a jeśli jesteśmy już przy Unii Europejskiej, to niedawno postanowiliście w wyjątkowy sposób uczcić tę rocznicę. Tak, w wyjątkowy sposób uczciliśmy rocznicę. Rozegraliśmy na Kętrzyńskim stadionie mecz samorządowcy miasta Kętrzyn, powiatu kętrzyńskiego kontra funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Pokazaliśmy młodym ludziom, że można być razem ze sobą, bo tak naprawdę to na co dzień współpracujemy ze sobą. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, a Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Przekazaliśmy młodym ludziom właśnie, że należy uprawiać sport i pokazaliśmy, że tak naprawdę Straż Graniczna jest formacją taką, że jeżeli przyjdziesz do nas i wstąpisz w szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, to można podzielić codzienne życie z codzienną służbą. Nie tak dawno wspominaliśmy o Waszym nowym sprzęcie. Czy właśnie dla Was priorytetem jest zdobywanie tego najnowszego technologicznie sprzętu? Czy to Wam szczególnie ułatwia pracę? Tak, na przykład teraz 14 maja otrzymaliśmy 10 nowych pojazdów. W ramach ustawy modernizacyjnej zostały zakupione centralnie. Do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ze 113 trafiło 10. W ubiegłym roku otrzymaliśmy ponad 40 pojazdów. Też w ramach ustawy modernizacyjnej kupione zostały pojazdy obserwacyjne. Pozostałe w ramach różnych funduszy unijnych. Są to patrolowe, terenowe samochody. Jak najbardziej one na co dzień służą funkcjonariuszom do tej obserwacji granicy tak zwanej zielonej. To dzięki temu nowemu sprzętowi jesteśmy formacją skuteczniejszą i sprawniejszą. Obchodzicie jubileusz, ale czego właściwie można Wam życzyć? Tak, obchodzimy 28. rocznicę powołania Straży Granicznej, a nasze święto Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej będziemy uroczyście świętowali 24 maja w najbliższy piątek. Serdecznie Państwa zapraszamy. A co nam można życzyć z okazji święta? Pewnie spokojnej służby, ale przede wszystkim więcej kandydatów, którzy będą ubiegali się o tą służbę w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. No właśnie, panie podpułkownik, jak to jest z tymi kandydatami? Czy nadal ich brakuje? Szukacie? No właśnie ten wzrost zadań, o którym wspominała pani rzecznik, powoduje, że jesteśmy zobligowani do przyjęcia jak największej liczby funkcjonariuszy w szeregi naszej formacji. Potrzebujemy na ten rok 54 nowych funkcjonariuszy.
Cały czas trwa nabór do Straży Granicznej, do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zachęcamy do ubiegania się w szeregi funkcjonariuszy, wszystkich młodych, ambitnych, chętnych wyzwań młodych ludzi. Jak przede wszystkim wygląda rekrutacja, bo składa się z dwóch części? Tak. Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Tutaj kandydat składa dokumenty, przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, badanie psychologiczne i jest skierowany do Komendy Głównej Straży Granicznej na badanie na tak zwanym wykrywaczu kłamstw. W momencie, kiedy pozytywnie zaliczy ten pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, kierowany jest do jednego z trzech ośrodków Straży Granicznej na drugi etap kwalifikacji, składający się z testu z wiedzy ogólnej, testu znajomości języka obcego, sprawności fizycznej i również rozmowy kwalifikacyjnej. Z tego testu musi uzyskać minimum 12 punktów, aby mógł założyć mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Całą procedurę kończy badanie lekarskie, po którym, jeżeli kandydat jest zdrowy, jest kierowany do służby. Cała procedura trwa stosunkowo szybko. Myślę, że kończy się w większości przypadków w granicach 6 miesięcy. Ale chyba teraz coraz chętniej kobiety starają się o miejsce u Was. Zdecydowanie tak. Cieszy nas ta tendencja. Na dzień dzisiejszy w służbie mamy około 30% pań. Przychodzą panie bezpośrednio po szkole średniej, niektóre po studiach, w trakcie studiów, bo studia zaoczne również nie są przeszkodą do tego, żeby w tej służbie Straży Granicznej być. Także zachęcamy i panie, i panów. Myślę, że też jesteśmy taką formacją, która jest na tyle przyszłościowa, że również paniom daje możliwości również wypełniania swojej roli jako matki i żony w rodzinie. Dobrze, to w takim razie mamy tego nowego kandydata i w miarę jak szybko on już się wprawia w tą służbę? Bezpośrednio po przyjęciu do służby taki młody funkcjonariusz kierowany jest do jednego z ośrodków szkolenia na szkolenie podstawowe i następujące po nim szkolenie podoficerskie. W trakcie tego prawie 7-miesięcznego szkolenia nabywa wiedzę taką podstawową, jak być funkcjonariuszem Straży Granicznej, wiedzę na temat podstawowych czynności funkcjonariusza Straży Granicznej. Po zakończeniu tego szkolenia otrzymuje stopień kaprala i kierowany jest do miejsca na którąś z placówek naszego oddziału, gdzie będzie realizował wyznaczone mu zadania. A co na pewno gwarantujecie dla tego kandydata? Jak ich zachęcić? W momencie przyjęcia do służby w Straży Granicznej taka młoda osoba otrzymuje 2400 zł na rękę wynagrodzenia. Po zakończeniu szkolenia, o którym wspomniałam przed chwilą, wynagrodzenie to wzrasta do kwoty 3200 na rękę. Natomiast po kilku latach, już w momencie, kiedy przechodzi się do służby stałej, taki funkcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie w granicach 3600 na rękę. Dodatkowo oferujemy dodatkowe gratyfikacje w postaci pomocy przy uzyskaniu lokalu, pomocy za brak lokalu mieszkalnego, za dojazdy urlopowe, czyli takie wszystkie świadczenia socjalne, które generalnie przysługują wszystkim funkcjonariuszom. A co poza pieniędzmi? No przede wszystkim gwarantujemy stabilną, bardzo ciekawą i dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę. Myślę, że każdy tutaj u nas się znajdzie. Można rozwijać swoje pasje, zainteresowania, można się szkolić w obszarach, które w zakresie działań Straży Granicznej interesują naszych funkcjonariuszy. Mamy bardzo szerokie spektrum szkoleń i wewnętrznych, jak i w ośrodkach szkolenia, także serdecznie zapraszamy. No właśnie, pani kapitan, trzeba też zaznaczyć, że wasi funkcjonariusze nie tylko spełniają się na tej służbie, ale także mogą się realizować w swoich pasjach. Tak, mamy takich funkcjonariuszy w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, którzy biegają, podnoszą ciężary, uprawiają intensywnie sport, ale też takich, którzy malują, śpiewają, rzeźbią. I tak na przykład mamy funkcjonariuszkę z placówki Straży Granicznej w Sępopolu, Ewelinę Biały, która po służbie, czasami dosyć ciężkiej, bo na co dzień ochrania granice
z obwodem kaliningradzkim zieloną granicę, czyli jeździ quadem, samochodami terenowymi, patroluje, obserwuje, sprzęt bierze do ręki, lornetkę, sprawdza, czy ktoś nie przekroczył nielegalnie granicy, czy z Polski do Rosji, czy z Rosji do Polski, a po pracy, po prostu po służbie, stresująca czasami praca, ciężka, przychodzi do domu, odpala piłę motorową, dłuto i naprzód, i po prostu rzeźbi. Przepiękne rzeźby, które wystawia później na akcje charytatywne, dodatkowo maluje, więc, ale w dodatku jeszcze pełni funkcję w swojej miejscowości sołtysa, więc spektrum zainteresowań. Widzimy, że można podzielić pasje swoje prywatne z codzienną służbą. Dziękuję Paniom bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę. Naszym gościem była kapitan Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz podpułkownik Straży Granicznej Aneta Soliwoda, naczelnik Wydziału Kadry i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.